Jasna strona mocy w kontestacji. Witajcie po jasnej stronie mocy w najlepszej audycji w kontestacji. Dziś wita Was Krzysiek Burzyński oraz nasz wspaniały gość, który za chwilę sam się przedstawi. Ale żeby zapowiedzieć teraz słusznie tego gościa, to ja powiem, że to jest właśnie dlatego, to jest najlepsza audycja w kontestacji, ponieważ jest tam człowiek, który nadaje najlepsze audycje, czyli ja, Andrzej Burzyński, brat Krzysztofa, starszy brat. A jakbyście mieli w czasie audycji wątpliwości, który to z nas mówi, bo podobno głosy mamy podobne, to ja zawsze będę mrukał okiem, że wtedy ja będę mówił. A ja będę podnosił lewą rękę, to ja. Także już wszystko jest jasne. Słuchajcie, Andrzej jest jednym z ludzi, który znam najdłużej w życiu. Znam go już od 35 lat, jakoś tak, coś mniej więcej. A że w naszej audycji zapraszamy ludzi, którzy są pozytywni, a przynajmniej takimi się wydają, więc zaprosiliśmy też dzisiaj Andrzeja z tego też powodu, że odwiedził mnie na wiele dni i powiedział mi, że odjedzie dopiero jak nagramy audycję, więc stwierdziłem, że trzeba to zrobić jak najszybciej. Mam ochotę wyjechać. Pozwólcie mi nagrać tą audycję. Cóż o Andrzeju można powiedzieć? Tak naprawdę większość, podejrzewam, naszych słuchaczy zna go z audycji innej w kontestacji, czyli audycji Pastor Przedsiębiorca, czy jakoś to się tak nazywa. Opowiem taką pewną ciekawostkę, którą nie każdy na pewno wie o naszym dzisiejszym gościu, że nasz dzisiejszy gość urodził się 10 kwietnia. Jeżeli ta data ci nic nie mówi, to chyba albo nie mieszkasz w Polsce, albo... Nie jesteś patriotą! Patriotą nie jesteś! Tak! Musisz być patriotą! Bo oczywiście wszyscy słuchacze kontestacji to patrioci! Patrioci, oczywiście, wiadomo. Kiedyś Janek Fior na którymś ze spotkań ktoś go zapytał, dlaczego wrócił do Polski, a on odpowiedział, bo jestem patriotą. I się głośno zaśmiał, reszta sali z nim. Więc oczywiście urodziłem się 10 kwietnia i teraz nie masz żadnej wymówki, jeżeli nie będziesz pamiętał o moich urodzinach kiedykolwiek. Nie przyjmuję żadnego wytłumaczenia. Poza tym to taka ciekawostka, że to już dla tych, wiecie, ja takie głębsze poziomy, takie, gdzie pod balastem słów statek wiedzy nieraz tonie. W każdym razie, ponieważ jestem duchownym, w każdym razie o to chodzi, to ja urodziłem się w Wielką Sobotę, czyli to między Wielkim Piątkiem a Niedzielą Zmartwychwstania. To wtedy, kiedy Jezus zmarł, był już w piekle, nie było go w niebie, nie było go na ziemi, a ja się urodziłem w Wielką Sobotę. Nie tą wprawdzie, kiedy on zmarł, ale tą późniejszą. Także rozumiecie, że tą audycję nagrywam klęcząc na kolanach, a Andrzej unosi się nad ziemią i ma aureolę nad sobą. Szkoda, że tego nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć. Dobrze, jeszcze tylko dodam tutaj, że w tle będzie lecieć muzyka, którą nagrał nam Marcin Dalewski, mój znajomy, który nagrywa sobie na gitarce różne rzeczy i czasami mi podsyła. Dzięki, Marcin. Andrzej, co właściwie można się ciebie zapytać, czego słuchacze jeszcze nie wiedzą? Krzysztof, możemy powiedzieć im w końcu prawdę. W mojej audycji to nie wypada, ale w twojej powiemy. Powiemy prawdę. Powiemy prawdę o moim uzależnieniu. Nie, dlaczego? Andrzej, jakie jest twoje uzależnienie? Ale tak naprawdę. Tak naprawdę jestem bibliofilem. I nie chodzi tu o miłość do Biblii, chociaż też. Chodzi tu o miłość do książek. Po prostu ja uwielbiam książki, uwielbiam czytać. Odkryłem to, drapiąc się po głowie. Przepraszam, musiałem krzyknąć, ponieważ Krzysztof dał mi takie krzesło, które nie ma nóg, a ja się lewituję na nim, ale czasami ta lewitacja nie działa. Prawy grawitacji jest czasami silniejsze. Dobra, wracamy do audycji. Więc pamiętam, kiedy zachorowałem na ospę, mając kilkanaście lat, i bardzo się wtedy nudziłem i wziąłem sobie trylogię Sienkiewicza i zacząłem czytać. I po prostu wspaniała jest. No ja całą trylogię już wiele razy przeczytałem i Quo Vadis z różnych książki. Ja uwielbiam czytać. Ja też, ale nic nie o tym na ten temat nie powiem teraz. Ponieważ to nie jest audycja o mnie, ale audycja o Andrzeju. O czym my mieliśmy mówić? No więc tak, ze swoim nałogiem zajmuję się już wiele, wiele, wiele lat. Czytałem już naprawdę w różnych miejscach i różne książki. Przyznaję się do tego. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś, że to już jest nauk? Po raz pierwszy zobaczyłem to wtedy, kiedy
wszedłem do ubikacji i tam nic nie było do czytania. Pomyślałem sobie, o nie, muszę tam przejść jeszcze raz. Powiedz mi, czy leczysz się w ogóle z tego? Nie mam zamiaru się z tego leczyć, ponieważ mój nauk jest fantastyczny. Mój nauk sprawił, że poznałem wiele ciekawych myśli. Mój nauk sprawił, że mój mózg funkcjonuje lepiej. Mój nauk sprawił, że poznałem wielu ciekawych ludzi. Mój nauk sprawił, że zarobiłem wiele pieniędzy. Mój nauk sprawia mi wiele przyjemności. Nie mam zamiaru z niego rezygnować. Nie wiem, czy to dobrze. Rozumiem też, że żadną grupę wsparcia nie masz, której byś mógł opowiadać o swoim nałogu, o próbie wyjścia lub jego niewyjścia. Byłem już w 3 grupach wsparcia, ale zawsze, kiedy z wielką pasją opowiadałem o moim nałogu, grupy się rozpadały, bo inni wpadali w mój nałóg. A powiedz nam, Andrzeju, skoro ty jesteś w nałogu, to w tej chwili co takiego czytasz? Bo prawdopodobnie coś czytasz, chociaż teraz rozmawiasz. Czytam w twoich myślach. W twoich też, drogi słuchaczu. Okej, okay. Teraz czytam książkę o 7 rodzajach inteligencji. Tak, 7. W szkole promują 2,5. No, czytam tą książkę, jest fantastyczna. Co by tu jeszcze można było powiedzieć o tej książce? Jest taka świetna historia, nie wypada mi ją opowiedzieć, no ale opowiem, no bo tutaj nikt poza mną nie może tego opowiedzieć. Moja żona mogłaby to opowiedzieć, opowiada to wszystkim znajomym, ponieważ czytałem tą książkę. I no już kończę ją czytać, tak? W pewnym momencie, gdy byłem w połowie, moja żona wzięła tą książkę, zaczęła czytać. Tam na początku jest test, żeby sobie zrobić, jaki masz rodzaj inteligencji. I zapytała mnie, Andrzej, a ty jaki masz rodzaj inteligencji? A ja odpowiedziałam, najwyższy! No to zrozumiałe, to nawet nie ma co się zastanawiać. Tak, my zawsze mamy wszystko, co najwyższe, największe i w ogóle. A teraz tak, a powiedz mi o swoich planach na przyszłość, bo wiem, że takowyż masz związane ze swoim nałogiem. Kilka lat temu, kiedy przestawałem się już zajmować terapią uzależnień i bardziej wchodziłem w działkę szkoleniową, chciałem zamknąć ten okres, no i ponieważ lubię czytać, to postanowiłem zamknąć to napisaniem książki. I napisałem książkę Przebacz i uwolnij siebie. Ponieważ zajmując się terapią uzależnień, dużo prowadziłem takich sesji, czasami to były 1,5-godzinne spotkania, a czasami to były aż tygodniowe spotkania na jeden temat, właśnie o przebaczeniu. I pomyślałem sobie tak, tym już się więcej nie chcę zajmować, napiszę na ten temat książkę, wydam ją i ta książka niech służy kolejnym pokoleniom, czy ktokolwiek je będzie chciał ją czytać. I ludzie, którym ja już nie będę mógł służyć bezpośrednio, przeczytałem tą książkę, zamieściłem tam kilka ćwiczeń praktycznych, jak to zrobić, jak sobie poradzić i niech ona pracuje dalej. I tak sobie pomyślałem, no fajna będzie, może coś nawet na niej zarobię. Teraz już wiem, i dlatego piszę kolejne książki, że chciałem tą książką zamknąć, a tą książką przedłużyłem zajmowanie się terapią uzależnień, ponieważ kiedy tą książkę zacząłem rozprowadzać, rozdawać, sprzedawać, to okazało się, że sporo ludzi zaczęło do mnie pisać i umawiać się na sesje, zapraszać mnie do różnych fundacji, stowarzyszeń, kościołów albo jakichś grup ludzi, którzy potrzebowali tego typu pomocy. I to otworzyło mi pewne klapki w oczach, że po prostu książki to jest żywa reklama, to jest najskuteczniejsza reklama poza marketingiem edukacyjnym, no ale książka jest marketingiem edukacyjnym. To żeby tak się nie rozpisał, więc miałeś mnie zapytać o aktualne plany, to zapytaj mnie jeszcze raz, bo ja zgubiłem wątek. A ja już mam inny. No, żeby tak. Bo wiesz co, bo ja o tym twoim nałogu, to jest taki problem, że ja znam bardzo wielu ludzi, a podobno z różnych badań statystycznych, które przejrzałem, to zobaczyłem, że większość ludzi chciałaby być w tym nałogu, ale znaczy nie, może źle powiedziałem. Oni by chcieli dealerami, dokładnie. Oni by chcieli produkować towar, którym by chcieli uzależniać innych. I słuchaj, i ja wiem, że ty poszedłeś już w taki kanał, że ty chcesz, żeby to inni byli dealerami. Coś chcesz więcej na ten temat powiedzieć? Dealerami i producentami w jednym. Więc, no więc właśnie. Ponieważ czytam dużo książek, tu nawet nagrywamy u Krzyśka w jednym z pokoi i wiecie, ma trochę książek, tak? I zobaczyłem sobie taką książkę. 3 tytuły, tak? Na przykład, u źródła naszych myśli, tak? Coś jest u źródła naszych myśli. Jest coś, co chcemy przekazać. Druga książka, genialna! O, genialna, tego słowa mi zabrakło. Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie. Paul Arden, świetna, bestseller w ogóle, ponieważ to jest radio dla przedsiębiorców, to przeczytam wam jedną historię.
w ogóle tytuł podrozdziału bardzo krótkiego, sukces na pstryknięcie palcem. W 1881 roku George Eastman, młodszy urzędnik, porzucił ciepłą posadę w miejscowym banku i założył firmę fotograficzną, czyli z etatu u złodziei w banku przeszedł na przedsiębiorczość. Ale najciekawsze jest co innego. Tak. 7 lat później zmienił nazwę firmy na Kodak, co mogło dziwić, ponieważ to słowo nic nie znaczy. A w tamtych czasach poważnym produktom nie nadawano przypadkowych nazw. Eastman wybrał tę nazwę, ponieważ była krótka, łatwa do wymówienia i nie kojarzyła się z niczym innym. Nawet dziś korporacje nie potrafią myśleć w ten sposób. Tak myślą tylko przedsiębiorcy. I to jest genialne, tak? To przyszło do głowy jakieś słowo, jakaś koncepcja stała za tym słowem, tak? Tutaj jest jakaś antologia dziesięciolecia poetów okrągłego stołu, słowa rodzą wiersz. Widzisz, cokolwiek w twoim życiu jest, zrodziło się to ze słów, z koncepcji, z idei. I na przykład, kiedy wszedłem w branżę szkoleniową, to pomyślałem sobie, że to jest moja pasja. I stąd więcej mojej właśnie drugiej książce, którą napisałem, Życie pełne pasji. I kiedy pisałem tą książkę, pisałem ją wyłącznie w celach marketingowych, tak? Czyli opisałem jedno ze swoich szkoleń, ubrałem w formę książki, ale pomyślałem sobie, jak na niej zarobić, zanim napiszę. No i pomyślałem, że zaproponuję niektórym ludziom, żeby napisali swoje historie i te historie, które tam miały być, oni mieli za to kupić książki w połowie cenie, czyli mieli zarówno być producentami tej książki, jak i mieli je rozprowadzać. Bo ja rozprowadzam książki sam, współpracuję tam z niewielką ilością internetowych księgarni, oraz, a głównie rozprowadzam sam, rozdaję, oraz ludzie, którzy wspólnie ze mną piszą te książki. No i tak napisaliśmy książki, znalazł się człowiek, który zasponsorował, czy kupił bardzo dużą ilość tych książek, oczywiście po korzystnej cenie dla siebie, który, i z którym jest ta wywiad na końcu. I widzisz, to była moja druga książka. I zaraz kiedy ją napisałem, kilku ludzi się odezwało i napisało, dlaczego mnie nie ma w tej książce. Ja mówię, no właśnie dlatego, że jak prosiłem, żeby ktoś się dołączył, to nie chcieliście, ale jak zobaczyli produkt, to zechcieli. Więc mówię, to w następnej nas umieść. Ja mówię, po co? Napiszmy następną. I tak powstało Ludzie pełni pasji. Później zaczęliśmy robić szkolenia z nieruchomości, więc wziąłem kilku znajomych i napisaliśmy wspólnie książkę o nieruchomościach ciekawie. I tu robi się naprawdę ciekawiej, bo wielu ludzi ma marzenia. Kiedy jechałem na Contest Camp, rozmawiałem przez telefon z moim bratem, bo jak jeżdżę, autem dużo jeżdżę, to słucham sobie różnych fajnych nauczań, rozmawiam z różnymi fajnymi ludźmi, ale czasami oni są niedostępni, więc rozmawiałem z moim bratem i właśnie mój brat powiedział mi, wiesz, wyczytałem, że ludzie mają marzenia i jednym z marzeń jest to, żeby napisać książkę. Przyjechałem na Contest Camp i kiedy zacząłem swoje wystąpienie, mówię tak, słuchajcie, mój brat mi tak powiedział, kto z was kiedykolwiek chciał napisać książkę? Myślę, że 90% sali podniosło rękę do góry. Więc to jest bardzo ciekawe, że ludzie chcą pisać, a jednak nie piszą. No, ciekawe jest na przykład, bo ponieważ ja też jakby jestem związany z tym nałogiem, może nie tak mocno jak ty, ale jestem takim średnim nałogowcem, ale też napisałem dwie książki. Moja żona natomiast uwielbia składać książki. To tak ładnie brzmi, nie składa, że na półce, ale składa. Natomiast taka ciekawostka, którą Andrzej nawet nie wiesz, bo wybrałeś przypadkowo te niektóre książki, a książkę, którą wziąłeś, która, na której pisze słowa rodzą wiersz, to tak naprawdę dostaliśmy w prezencie od mojej szwagierki, która też pisze wiersze i tam są jej wiersze. O, właśnie. Może kiedyś z nią zrobimy wywiad i będzie wierszem mówić do nas. To pytanie, które miałem ci zadać wcześniej, a zadam ci teraz. Jakie są twoje aktualne plany? Ale tak naprawdę nie musisz mi odpowiadać, bo właśnie to już odpowiedziałeś. Ale opowiedz więcej w takim razie o aktualnej książce i co w tej książce ma się zjawić. W ogóle o czym ma być ta książka? O nałogach? Tak, ta książka jest w moim kolejnym nałogu, a to znaczy ta książka nie ma być, ta książka już jest, ponieważ ja już ją napisałem, skończyłem. Tak, koniec, kropka, amen, aleluja. To jest książka Przemawiaj z pasją. To jest książka o wystąpieniach publicznych. Tak? Napisałem tą książkę, żeby podzielić się kilkoma zasadami, których sam się nauczyłem, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, ale także, żeby zareklamować siebie oraz swój taki roczny kurs na temat właśnie przemawiać z pasją. Tak? Wielu ludzi ma pasję, wielu chce komunikować tą pasję, ale nie wie jak, a wielu komunikuje, ale przydał mi się lepszy warsztat, więc trochę dowiedzą się z książki, więcej mogą się dowiedzieć z indywidualnych coachingów. Na przykład ciekawa jest rzecz, że są ludzie, którzy występują na przykład w MLM-ach i mają swoje prezentacje i czasami przyjeżdżają do mnie
I tak spotykamy się na 3 godziny. Ja weryfikuję to, co oni umieją, pokazuję, w jaką stronę mają iść, i to jakoś nadaje polotu i czasami większej skuteczności ich wystąpieniom. Ale są też ludzie, którzy chcą nauczyć się w ogóle publicznie przemawiać, więc generalnie to po to napisałem tą książkę. Natomiast pomyślałem sobie tak. Jeżeli chciałbyś do tej książki też dopisać siebie, opisać jakąś swoją pasję, niekoniecznie związaną z publicznym przemawianiem, ponieważ przemawianie z pasją to jest komunikowanie o swojej pasji. Więc jeżeli chcesz przez tą książkę zakomunikować o swojej pasji, z której żyjesz, albo, no właśnie, jakie są powody, dla których ktoś chciał, mógłby się dołączyć do mojej książki? Powody są dwa. Pierwszy powód zawiera kilka powodów, drugi powód zawiera jeden powód. Czyli pierwszy kilka, drugi jeden. Strasznie skomplikowane. Tak sobie powtarzam, żeby sobie mógł zapamiętać. Po pierwsze, możesz się zareklamować, tak? Możesz opisać swoje książce, swoją pasję, zareklamować się i kiedy ja będę sprzedawał, rozdawał, kiedy ty, ponieważ też w korzystnej cenie kupisz trochę egzemplarzy, będziesz mógł to sprzedawać czy rozdawać, tak? To możesz na tym zarobić, mogą ci zwrócić pieniądze, a przede wszystkim jest tak, że możesz na tym zarobić dużo więcej pieniędzy. Więc po pierwsze możesz się zareklamować. Drugie, możesz opisać historię, która będzie ciekawa dla innych. No, niektórzy lubią, tak? Ludzie, którzy odnieśli jakiś sukces albo są pasjonatami, lubią się po prostu dzielić dla samego dzielenia. Trzecie może być spełnieniem twoich marzeń. Możesz zawsze powiedzieć, wow, jest o mnie w książce, albo napisałem książkę, albo współtworzyłem książkę. No kolejna ważna rzecz, będziesz miał szacun wśród znajomych, tak? Wychodzisz i mówisz, mam książkę, w tej książce jest o mnie, ktoś napisał o mnie. Może poznasz swojego męża lub żonę. No, napiszesz, ktoś się z tobą skontaktuje i się okaże, że fajny, ciacho. A ktoś już ma męża lub żonę? Jak ktoś ma męża i żonę, też może pisać, tylko z innych powodów. A poza tym to może być twój biznes, może pierwszy biznes, może kolejny biznes. Po prostu napiszesz książkę, kupisz ją w połowie ceny i jeżeli sprzedasz ją w normalnej cenie, to zarobisz drugie tyle, co zainwestowałeś. Więc są różne powody, dla których można się dołączyć do tego. I jak mówiłem, pierwszy powód jest taki, dołączasz się do książki, szczegóły to tam na mailu lub telefonicznie, tak? Mój mail andrzej@koach.pl. Natomiast i tu możesz się dopisać. Natomiast być może chcesz być współautorem książki, wtedy we dwóch ją piszemy. Czyli ja już napisałem swoją część, a ty napiszesz swoją część, tak? Gdzie się nawet rozmawiasz z człowiekiem, któremu zaproponowałem, zobaczymy, czy się zgodzi, czy nie, żeby był współautorem tej książki. I wtedy, jeżeli jest współautor książki, to we dwóch piszemy tą książkę. Jest jego pasja, jest moja pasja i to daje nam wspólny marketing i wiele fajnych rzeczy może wyjść przy okazji, możemy porobić wspólne szkolenia, zareklamować tą książkę. Więc jest kilka powodów, dla których zachęcam Ciebie, żebyś dołączył się do książki, którą mam zamiar wydać. Dołącz się jak najszybciej napisz. Chcę z końcem miesiąca tego, stycznia 2013 roku, dać Ci tą książkę do druku. Andrzeju, takiś ty mądry, tak? To teraz zobaczymy. To zobaczymy, czy... Ale co ja mam się tutaj ten... Mnie gardło boli. Mów ty. Coaching, zrobimy coaching. Czyli coaching. Napisałem mojemu bratu 10 pytań coachingowych, które są po to, żeby, jeżeli ktoś ma zamiar napisać książkę, to na takie 10 pytań sobie powinien odpowiedzieć. Pewne myśli będą się powtarzać, może z tego, co mówiłem przed chwilą, ale repetitio mater studiorum est, czyli powtarzanie jest matką uczących się, czyli kłama zawsze coś z tego zostanie. Przeczytaj coś 90 razy, a nauczysz się tego na pamięć, nawet jeżeli nie chcesz. O, takie proste zasady, jak funkcjonuje ludzki mózg. Tak jest. Człowiek człowiekowi wilkiem, a owca nie. Więc Andrzeju, pierwsze pytanie, przygotuj się, napręż, albo może zrelaksuj bardziej. Co właśnie, nie na tym krzesełku. Co przede wszystkim chcesz powiedzieć swoim czytelnikom? Przede wszystkim chcę im powiedzieć, żeby dzielili się swoją pasją. Żeby nabyli umiejętności przekazywania tego, co jest w nich. Człowiek jest tak stworzony, że chce dzielić się tym, co przeżył i co jest wartościowe. Ktoś obejrzał film, tak? A ostatnio wróciłem z dłuższego wyjazdu, a moja żona mówi, słuchaj, świetny film widziałam, 13 dzielnica. Szczególnie jak ktoś lubi parkoura, to polecam. Jak ktoś nie wie, kto to jest parkour, to nie szkodzi. Nie jest to Parkinson, wręcz przeciwnie. No i nie, podzieliła się ze mną, bo coś fajnego zobaczyła. Zobaczyłem 13 dzielnicę, mówię, ale fajne. I opowiada moim znajomym, teraz opowiada w audycji. Więc człowiek ma potrzebę, żeby się dzielić. Ale to musi być zrozumiałe. Musi być intersubiektywnie sensowne. Czyli zrozumiałe dla tego, kto słucha. I dlatego
napisałem tą książkę, żeby pokazać kilka zasad, jak dzielić się swoją pasją skutecznie. No dobra, a w takim razie twoja żona przekazała tobie, a ty komu chcesz to powiedzieć? Kim są twoi odbiorcy? Do kogo chcesz trafić? Generalnie, tak bardzo upraszczając, moi odbiorcy to ludzie. Ludzie! Zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Moi odbiorcy to są ludzie. I nie zawężam tutaj do jakiejś grupy specjalistycznej, tak? Bo to wiecie, jak w każdej branży, tak? Są najtrudniej mówić do ludzi z branży, tak? Czy będą tą książkę czytać szkoleniowcy? Myślę, że tak, ale jak będą czytać, to raczej niechętnie i krytykować. Natomiast myślę, że każdy człowiek, który chce coś przekazać, chce... Ludzie wygadani rządzili światem i zawsze będą nim rządzić, powiedział Bruce Barton. I uważam, że jeżeli chcesz mieć większy wpływ na siebie, na swoje życie, więc największy ośrodek w ludzkim mózgu to jest ośrodek mowy. Dlatego, kiedy mówisz, to przede wszystkim przekonujesz siebie. Kiedy mówisz, masz większy wpływ na innych. Kiedy mówisz umiejętnie, zwiększasz ten wpływ. Więc każdy człowiek, który przemawia, to jest dlatego, człowieka jest ta książka. To jest tak czasami, jak ktoś mówi, czy każdy może się publicznie, czy każdy może się nauczyć mówić publicznie. Ja mówię, tak, każdy może, ale oczywiście każdy ma różny talent, ale z talentem to jest trochę tak, jak z biegiem w maratonie, tak? Ten, kto ma talent, to jest tak, że on startuje 200 metrów wcześniej niż inni. Ale to jest maraton, więc można to nadrobić przez ciężką pracę, jak powiedział pan Ereski. Być może teraz jestem geniuszem, ale 20 lat temu byłem wołem roboczym. I teraz, jeżeli ktoś mi mówi, że no ale jak, czy ja mogę przemawiać publicznie? Ja mówię, tak, możesz, a skąd wiesz? Bo rozmawiasz ze mną. Ale to nie jest to samo. Ja mówię, to jest to samo. Ponieważ najważniejsza rzecz w przemawianiu publicznym to jest to, że ludzie, do których mówisz, mówią do ciebie. Niekoniecznie słowami, ale jeżeli umiesz odczytać tej mowy, to nic nie rozumiesz z przemawiania. To jedynie występujesz. A prawdziwy aktor to jest ten, który nawiązuje kontakt z publicznością. Prawdziwy mówca to jest ten, który nawiązuje kontakt z publicznością. I tego można się nauczyć, to jest bardzo proste. Mhm. Gadał się, nagadał. Do jakiej potrzeby, takiej odczuwanej potrzeby, odwołuje się przesłanie twojej książki? Do czegoś takiego jak marketing edukacyjny. To jest po prostu moja pasja. Ostatnio mój artykuł się ukazał w grudniu tamtego roku w Rynku Zoologicznym o temat marketingu edukacyjnego. Czyli po prostu każdy człowiek chce, inaczej, człowiek, który chce żyć ze swojej pasji, musi przekonać do tego innych. I teraz, żeby zrobić to w sposób umiejętny, potrzebuje pewnego zestawu narzędzi. Poza pasją, gorliwością i zapałem potrzeba mądrości i umiejętności. I ta potrzeba to jest potrzeba umiejętnego marketingu, umiejętnej sprzedaży tego, co jest moim produktem. Dobra. A jaki to będzie miało wpływ twoje przesłanie na czytelników? Myślisz, że coś to zmieni? Tak, są takie bardzo ciekawe badania, że jeżeli no jakiś człowiek, powiedzmy, gdyby mnie zapytali, co specjalnie cię nie interesuje? No ja bym powiedział, że specjalnie nie interesują mnie rzeczy takie związane z fizyką albo z chemią, tak? I teraz ktoś mówi, dobrze, to przez pół godziny posłuchaj takiego wykładu, nie mówionego językiem takim naukowym, ale takim potocznym językiem na temat chemii czy fizyki, tak? I przed tym wykładem robią badania na temat skojarzeń, tak? Czyli czytają, słyszysz lektora, który niewyraźnie czyta, czyli niewyraźnie czyta. I na zasadzie nie dosłyszałeś dobrze słowa, ale masz zapisać, jakie usłyszałeś. Więc człowiek pisze, z czym mu się kojarzy, tak? Natomiast po tym wykładzie, tak, kiedy robiono badania i znowu niewyraźnie, to wiele rzeczy kojarzyło się z fizyką. Ponieważ gdzieś tam fizyka była w podstawówce, czasami w szkole średniej, chemia też, więc w człowieku te zasoby odżywają. Więc każdy czytelnik, który przeczyta coś na temat publicznego występowania, nawet jeżeli mu się wydaje, że nic to mu nie dało, to jednak ożywi to w nim. I teraz będą tacy, którzy to przeczytają, powiedzą, nie dla mnie, będą tacy, którzy wrócą do tego po latach, bo mam takich ludzi, którzy po latach gdzieś słuchali audycji albo jakichś moich wykładów, albo byli po latach się odezwali, że dopiero to do nich przemówiło w ich nowym sezonie życia. I będą tacy, których aż podjarają się jak dzikie osły, kiedy będą to czytać, powiedzą, wow, to jest coś dla mnie, to jest odpowiedź, o teraz zrozumiałem. Więc na pewno reakcję to wywoła. Dobrze. Zadam ci następne pytanie, którego już się boję, więc chyba ci, jak go będziesz mówił, przerwę w pewnym momencie. Co takiego chciałbyś jeszcze powiedzieć, co nie zostało powiedziane już wcześniej? Wiele rzeczy jest powiedzianych między wierszami. Nie oddać. I tak naprawdę między słowami kryje się cała treść. O, ja cię kręcę, aż teraz mnie zaskoczył. No to no dobrze, a z jakiego doświadczenia życiowego będziesz czerpać, no przekazując swoje przesłanie w książce?
przemawiam publicznie do różnych grup, od 3000 do 0 osób. Na przykład kiedy nagrywam audycję jest 0 osób, ale przemawiam. Od 1996 roku, tak? Czyli 16 lat przemawiam publicznie, obserwuję różnych mówców, szkolę się, czytam, analizuję. Jedną z najtrudniejszych lekcji, jaką w życiu przerobiłem, to kiedyś przez prawie cały rok słuchałem swoich własnych wykładów i to dużo mi dało. Dużo dzięki temu zmieniłem. Stałeś się bardziej podobny do siebie. Dobrze. A jak byś streścił przesłanie swojej książki, ale w jednym zdaniu? Przemawiaj z pasją. Ach, normalnie. Tego bym się nie spodziewał. A jak przykujesz uwagę czytelników w pierwszym akapicie i utrzymasz ją przez całą książkę? Czy, no bo już ją napisałeś, więc tak naprawdę powinieneś ją przeczytać. Ten kawałek. Nie, oczywiście najlepszego nie będę zdradzał, ponieważ gdybym teraz rozbudził ciekawość, nie moglibyście się doczekać przez ten miesiąc, byście czekali, nie myśleli o czym innym, tylko moja książka. Ale aż tak nie będę wami manipulował. Po prostu kup książkę, przeczytaj pierwsze zdanie, a będziesz zachwycony aż do ostatniego. A jakie znajomości, kontakty pomogą ci w sprzedaży książki? Kto cię w tym wspiera? Wujek, Gromek, ciocia Ela, ona mnie tam zawsze wspiera. Dobra. To świetnie. Dobra. Moje rozległe i szerokie kontakty. No ja jestem po prostu człowiekiem kontaktu. Pamiętam, jak kupowałem nowy telefon w Orange, tak? I gość pytał go, jak mogę te kontakty sobie ściągnąć. On mówi, no to niestety tutaj nie ma przejścia, coś tam, za bardzo nie wiedział, ale mówi, ja to się przepiszę, ile pan ma kontaktów. Jak zobaczył, mówi, aha, no tak. Więc mam dużo kontaktów i tak, przede wszystkim rozprowadzam swoje książki na szkoleniach. Dużo też książek swoich rozdaję, tak? Różnym ludziom, bo wiem, że strategicznie to się opłaci, tak? Nawet gdybym rozdał wszystkie swoje książki, to często jedno, dwa szkolenia zwraca mi już wszystko, tak? Więc część sprzedaję, część rozdaję. Mam kilka księgarni internetowych, z którymi współpracuję. Poza tym ludzie, którzy dołączą się do tej książki razem z nią, ze mną ją napiszą, też będą rozprowadzać. Ale głównie to są moje osobiste kontakty. Lista newsletterowa, Facebook, szkolenia, które prowadzę, ludzie, których spotykam. Wiem, jak rozprowadzić 1000 egzemplarzy w rok czasu. To jest coś, co robię przy każdej książce. W rok czasu, tak? Jesteś w stanie rozprowadzić. A będziesz się angażować więcej niż dotychczas w marketing tej książki? Będę to robił przy okazji. I tak zawsze gadam, więc będę miał kolejny temat do gadania. Tego wynika, że jesteś nałogowcem, bibliofilem. Tak wyszło z coachingu. I to jest taka ciekawostka dla tych, którzy słyszeliście, możecie tych pytań użyć za darmo, gratis, błogosławie. Na napisanie własnej książki możesz powiedzieć, ale to rozdrabnianie to jest w kółko o tym samym. Właśnie nie. Inteligencja to jest zdolność dostrzegania subtelnych różnic. Jeżeli dostrzegłeś tu subtelne różnice, to nadaje się do tego, żeby taki coaching zrobić samemu. A jak nie, to polecam moje usługi. Albo innych coachów, którzy są tak dobrzy jak ja. Bardzo ładnie. Andrzeju, czy nasza audycja dochodzi do finiszu, ale ty, rozumiem, chciałbyś ten finisz przejąć. Chciałbym podrasować ten finisz i jakoś tą audycję na wyższy poziom. Więc mam jeszcze jedną propozycję tutaj na koniec. Zadziwiające jest, jak wielu ludzi nosi w sobie książkę, ale potrzebuje pomocy, żeby ująć swoje błyskotliwe spostrzeżenia w formę, którą da się opublikować. Więc ponieważ jestem coachem, ale jestem też autorem książek, więc wiem, jak połączyć coaching i mentoring nastawione na pomaganie klientom w realizacji marzeń o pisaniu. Jeżeli chciałbyś wydać książkę, jakąkolwiek inną, to mogę ci w tym pomóc. Pod każdym względem, pod względem wydania będziesz miał najtaniej i dokładnie tak, jak ty chcesz. Będziesz miał zrobiony zarówno skład, jak i szatę graficzną. Po trzecie, nie zabieram ci praw autorskich, co robi większość wydawnictw. Na przykład, no nie będę wymieniał takich wydawnictw, ale większość wydawnictw można wydać w dużych wydawnictwach, ale oni biorą na 5 lat twoje prawa autorskie, rzucą kilka książek na przykład do Empiku i jeżeli nie zajdą te książki, no to potem przez 5 lat masz zamknięte, a tutaj masz uwolnione. Cena też jest atrakcyjna w porównaniu z innymi, ponieważ wiemy, jak robić to dobrze, ale tanio. I teraz chciałbym ci to zaproponować. Wiesz, mam takie doświadczenie, tak? Adrian Koczy skorzystał z tego, napisał książkę Bóg, Biznes, Bogactwo, swoją autobiografię, która się przydaje, więc zachęcam cię do tego, jeżeli chcesz napisać swoją książkę i chcesz skorzystać z moich usług, to polecam andrzej@koach.pl. Tak, ta małpa mi się podoba zawsze. W dzisiejszej audycji, przypominam, gościliśmy pastora przedsiębiorcę Andrzeja Burzyńskiego, który... zabiera mi mikrofon!
zabieram mikrofon, żeby powiedzieć, że to jest wtorek, a ja w niedzielę nagrałem audycję, jak uczynić ten rok wyjątkowym. Zapraszam do tej audycji również. Ja mówię trochę wolniej, gdyż jestem wolniejszy, więc już nic nie będę mówił o Andrzeju, bo już usłyszeliście, co mieli usłyszeć. Ja tylko podpowiem, bo w ostatniej audycji powiedzieliśmy, że wybierzemy jakieś osoby, którym damy e-booka, a więc takie osoby wybraliśmy. Wszystkim osobom, które dały komentarz, dajemy e-booka, czyli całym dwóm. A więc poproszę te dwie osoby, które pod poprzednią audycją skomentowały, aby napisały w komentarzu albo swojego maila lub napisały nam na Facebooku, znalazły nas na Facebooku pod Jasna Strona Mocy, albo w jakikolwiek sposób skontaktowały się. Jak komuś będzie zależeć, też jest, to nas znajdzie, bo można nas znaleźć. Dobrze, bardzo w takim razie dziękuję wam wszystkim. Dziękuję tobie, Andrzeju. Słowo na wtorek? Szczęśliwego nowego roku! Życzy rodzina Burzyńskich. Pa, pa! A w Multikinie środy z Orange są za pół ceny. Orange. Co, Orange ci zapłaciło dwa razy, wymieniłeś tą nazwę. TP się mówi. Mój kolega Kamil też promuje Orange. No dobrze. A że to się nagrywa, to już to wyłączmy. Pa, pa! Moc będzie z tobą. Kontestacja.com. Radio ludzi myślących.